Mewę dyskutowała o czymś z Gasconem, kiedy podszedł do niej zwiadowca. Plamy krwi na jego mundurze wskazywały wyraźnie, że sprawa jest pilna, więc królowa natychmiast przerwała rozmowę i poprosiła o raport. Pani, kiedy robiliśmy rekonesans, znaleźliśmy wejście do jaskini. Pilnował go mały oddział elfów. Udało nam się ich pokonać. Gascon podrapał się po brodzie. Idę o zakład, że Skojatel mają tam kryjówkę. Jeśli uderzymy, nim zorientują się, że zabiliśmy straże, może uda się ich zaskoczyć, ale trzeba działać szybko. No to działajmy. Zbierz ludzi, niech się szykują do ataku. Tylko po cichu. Lyryjczycy weszli do jaskini. Poruszali się ostrożnie, w milczeniu. Długo pozostawali niezauważeni, ale z bocznych korytarzy wypadli elfi bojownicy. Kiedy Lyryjczycy przełamali szeregi elfów, Mewę była przekonana, że ci wycofają się i przegrupują. Ale ku jej zdziwieniu Skojatel walczyli do samego końca. Wyglądało na to, że jaskinia skrywała coś wyjątkowo cennego. Gdy Mewę weszła do kolejnej komory, w jej nozdrza uderzył zapach krwi, ropy i moczu. Wówczas zrozumiała, jaskinia służyła elfom za szpital polowy. Pod ścianami leżeli ranni bojownicy. Nie próbowali stawiać oporu, nie błagali o litość, nie wzywali bogów. Obserwowali ludzi w spokoju z nieskrywaną pogardą. Pani, szepnęła Rajla. Widziałaś, do czego są zdolni Skojatel, co robią ludziom. Oni nie mieliby dla nas litości. Spokojny zwykle Reinhard nie wytrzymał i wszedł Rajli w słowo. To co sugerujesz? Żebyśmy ich wymordowali? Wojowniczka odpowiedziała szeptem, wolno cedząc słowa. Sugeruję, żebyście stąd wyszli, a ja i moi ludzie zajmiemy się resztą. Mewę z trudem przełknęła ślinę. Cuchnące, wilgotne powietrze gryzło ją w gardło. Czekamy na górze, Rajla. Królowa ruszyła w stronę wyjścia, trzymając się ściany. Po dłuższej chwili Reinhard ruszył jej śladem. Rajla dołączyła później, pod wieczór. Długo zmywała ślady krwi ze zbroi.